Cześć, siemano, z tej strony Patryk, to jest Klockowizja, ja jestem dobry w te klocki, a Was witam na pierwszym vlogu na kanale Klockowizji. Dzisiaj temat będzie bardzo fajny, a mianowicie ja opowiem o moich top 10 zestawach Lego, które ja chciałem mieć jako dziecko, a z różnych przyczyn mieć ich nie mogłem, bo albo były za drogie, albo były nieosiągalne, pojawiały się jakieś inne przeciwności losu, które sprawiły, że tych zestawów mieć nie mogłem. Ja chciałem Wam bardzo podziękować za to, że komentujecie, że piszecie do mnie wiadomości. Wiecie, że ja sobie lubię bardzo pogadać o Lego, a ja przechodzę już do tej topki. Zanim przejdziemy do top 10, opowiem Wam o zestawach, które nie znalazły się na tej liście, ponieważ były bardzo, bardzo blisko, ale niestety na tą listę się nie dostały. Więc tak, zacznijmy sobie. Pierwszym zestawem, który nie dostał się na top 10, a był bardzo blisko, jest monorail. I to nie jeden monorail, ale wszystkie monoraile ogółem. Monoraile były zawsze kompletnie poza zasięgiem każdego dziecka chyba w latach 90., nie tylko mnie. Ja nigdy nie słyszałem, żeby jakikolwiek mój kolega miał monoraila, czy to tego taunowego, czy space'owego. Ten, o którym ja najbardziej marzyłem, to był dokładnie ten monorail. I on był kozacki, on był z jakiejś serii kosmicznej. One były chyba tylko wyjątkowo na USA, a na Europę był właśnie tylko ten monorail dostępny. Ja go nigdy nie widziałem nawet na półce sklepowej. Co jeszcze nie dostało się na top 10? Na pewno nie dostały się wszelkiego rodzaju komisariaty, komendy, remizy strażackie, o których też zawsze marzyłem jako dziecko i też nigdy żadnej nie miałem. Mój ulubiony komisariat, o którym marzyłem, to jest ten komisariat. On był wyjątkowy ze względu na to, że miał bardzo fajne, dodatkowe różne pojazdy. Była motorówka, był helikopter, była więźniarka, więc więźniarka i motorówka to było coś, co wtedy nie pojawiało się często w komisariatach Lego. To mi się bardzo podobało, że to więzienie jest tam umiejscowione na wodzie, tam jest rekin, jest opryszek. Tak, zdecydowanie to był najfajniejszy komisariat, bardzo go chciałem mieć, ale dalej on nie dostał się do top 10. Do top 10 nie dostała się również wioska indiańska, o której bardzo marzyłem. Ona była ogromna, miała dwa wigwamy, wiele Indian. Było tam kanu, które płynęło pomiędzy kałami. Bardzo fajny zestaw, bardzo duży zestaw. Ale tak naprawdę w latach 90. ja nie widziałem również tych zestawów na półkach. Więc nawet gdyby były, to i tak nikt by mi go nie kupił, bo te zestawy były po prostu za duże na tamte czasy. Dobra, a więc jak skończyliśmy listę rezerwową, to teraz przechodzimy już do top 10. A więc tak, miejsce 10. Miejsce 10 to Robo Guardian z serii Spyrius, czyli z takiej frakcji Space, która zajmowała się szpiegowaniem innych frakcji i wydobywaniem od nich różnych informacji. Ten Robo Guardian, on był bardzo dużym robotem. Wtedy jeszcze nie było Lego Star Wars, więc wszyscy jarali się Space'em i tam były takie futurystyczne tematy pokazane. On był taki, trochę mi przypominał jakieś z Power Rangersów, takie mechy. Bardzo mi się ten zestaw podobał. Był tam mały robocik w przeźroczystym kasku, który był bardzo ciekawy. Numer 9. Numer 9 to była świątynia Anubis Adventurer, ależ to był ogromny zestaw. Ten zestaw miał mój kumpel i ja od tego kolegi odkupiłem później ten zestaw. Na całe szczęście teraz jest w mojej kolekcji. Odkupiłem go bez pudła, bez instrukcji. On miał go, że tak powiem, sotę, ale już instrukcję ściągnąłem z zagranicy. Kupiłem pudło w UK. Ma je mój kolega Adrian, więc teraz możecie napisać komentarz. Adrian, musisz w końcu wysłać mi pudło do tego zestawu, bo bez tego pudła ja nie zrobię recenzji tego zestawu, a bardzo bym chciał, więc piszcie komentarze, Adrian wysyłaj, Adrian musisz. Dobra, przechodzimy do miejsca 8. Miejsce 8, Enchanted Islands Islandersów. Dwie wielkie płyty bazowe, piraci, wyspiarze, ten wielki posąg, totem, most zwodzony. Wow, co za zestaw. On kipiał takim wesołym, fajnym klimatem, że ja mega się nim jarałem, bardzo go chciałem mieć. Oczywiście niespełnione marzenie, więc lecimy dalej. Miejsce 7. Miejsce 7 to zestaw, który udało mi się na szczęście zdobyć po wielu trudach i bojach. I to jest właśnie to, czyli Fire Breathing Fortress, czyli zamek... Nie pamiętam, jak to w polskim tłumaczeniu leciało. W każdym razie zamek rycerzy smoka.
i bardzo wiele razy ja ten zestaw próbowałem zbudować, bazując tylko na zdjęciu w katalogu Lego, ale oczywiście wychodziły mi same jakieś pokraczne budowle, ponieważ bez tej płyty bazowej nie byłem w stanie zbudować tego zestawu, mimo nawet przy użyciu podobnych kolorystycznie klocków. Nie dało rady. Zestaw świetny, miał smoka zielonego, którego zawsze chciałem mieć. Jako dziecko miałem tylko czarne smoki z tej serii Fright Night. Miał tutaj bardzo lubianego żołnierza z frakcji Wolfpack. On był tutaj prawdopodobnie jako więzień. Miał czarodzieja Magisto i tą wielką smoczą głowę zbudowaną nad głównym wejściem do tego zamku, z którego spadały kamienie. Bardzo się cieszę, że ten zestaw mi się udało odzyskać, jeszcze w pudełku, w bardzo fajnym stanie. Cieszę się bardzo, że go mam. Dobra. Przechodzimy sobie do dalszej części. Ja odłożyłem pudło na chwilę. Przechodzimy do następnego numeru, numer 6. A numer 6 to baza Aquanautów, Aquanauts. Yeah, to był wielki zestaw, również na dwóch potężnych płytach bazowych, zrobionych specjalnie pod ten zestaw. Tak samo jak w przypadku Enchanted Island z Islandersów, o którym mówiłem wcześniej. Tu była łódź podwodna, tu była ośmiornica, kryształy, wielkie, potężne drzwi wejściowe, takie niebieskie. O tym zestawie się marzyło. O tym zestawie naprawdę marzyła kupa dzieciaków. Tak jak innych zestawów, które wymieniałem wcześniej, nikt wtedy nie miał. Zestaw potężny, prześwietny, wiele funkcji zabawowych, dźwig. Wow. Przechodzimy dalej, bo chętnie bym jeszcze dłużej popatrzał tutaj na zdjęcie tego zestawu, ale film nie może być za długi. Także miejsce piąte. Miejsce piąte, czyli kryjówka kapitana Rogera z Piratów. Wielka czaszka stanowiąca właz, wejście, którędy można było wpłynąć łódką do tej bazy. Również funkcje zabawowe, dźwig na górze, dwie łódeczki w jednej łódce. Wrogowie piratów, czyli żołnierze armady. Prześwietny zestaw i to był zestaw, który ja próbowałem najczęściej zbudować, wykorzystując klocki, które miałem, bo jak mówiłem, tato, kup mi ten zestaw, to mówił, a zbuduj se sam ten zestaw, przecież masz tyle klocków, spróbuj. Co wychodziło? Jak zwykle pokraczne dziadostwo. Niestety w życiu mi się nie udało na podstawie zdjęcia z katalogu zbudować tej czachy, tej bazy. Świetny zestaw, no ale trudno. Mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze sobie wcielić do kolekcji, bo bardzo bym chciał. Miejsce czwarte. Miejsce czwarte to jest coś, co udało mi się odzyskać, a mianowicie już Wam pokazuję, a to widzieliście pewnie też na zapowiedzi kanału u mnie, Ford Lego Redo. Co tu dużo pisać? Jedna z najbardziej ulubionych przeze mnie serii, czyli Western i największy zestaw z tej serii. A również miał to jeden mój kolega, parę domów dalej, pozdrocinek. Próbowałem od niego odkupić ten zestaw, za każdym razem mówił, że już go nie ma, że sprzedał. Mam nadzieję, że mówisz prawdę, bo jak nie, to się dowiem. Niemniej udało mi się już ten zestaw zdobyć, więc go nie potrzebuję drugiego. No tutaj była bajka po prostu, to jak to wygląda, jak na tamte czasy, jakie wielkie robiło to wrażenie, to wielkie pudło, do którego ja śliniłem się przed półką sklepową, pamiętam, no bajka, ogrom figurek, ich tutaj jest chyba z 11, bandyci, kowboje, żołnierze, więzienie. Tutaj ten budynek z tyłu, te kwatery, one miały również dużo funkcji zabawowych, zapadnie, cuda niewidy, konie. Jeżeli chcecie, żebym zrobił recenzję tego czadowego zestawu, to piszcie w komentarz, że chcecie. To ja się zastanowię i może jak będzie jakaś okrągła liczba subskrybentów, to właśnie szczelimy sobie recenzję takiego kolosa. Dobra, ja ten zestaw odkładam na ziemię. I lecimy dalej z naszą wyliczanką klockowizji. I przejdziemy sobie teraz zgrabnie do miejsca trzeciego. Miejsce trzecie, statek piracki Czarny Rekin 2. Ja zawsze uważałem, że ten statek jest dużo lepszy od sławetnej Black Seas Barracuda. I zawsze dla mnie to był właśnie najlepszy statek piracki. Na tej liście nie mogło się obyć bez statku pirackiego, więc jest Czarny Rekin 2. Mamy tutaj wiele armat, wiele piratów, 6 żagli. To jest coś pięknego. Jesteśmy już na miejscu drugim, a miejsce drugie to coś, co każde dziecko chciało mieć. Monorail był kompletnie niedostępny, ale chodziły legendy, że ktoś kiedyś w latach 90. miał Lego kolejkę. I ja zawsze chciałem mieć tą Lego kolejkę, ten właśnie pociąg towarowy. To był po prostu jakiś szok. To jak to wyglądało na tamte czasy, te żurawie, ta waga, tymi żurawiami można było
z wagonów towarowych, zabierać jakieś tam kruszywo, przenosić na taką wagę, która, jak mi ostatnio powiedział Artur z kopalni klocków, faktycznie działała. Tam był wskaźnik i w zależności od tego, jak dużo nasypaliście różnego rodzaju innych klocków na tą wagę, tam się podnosił wskaźnik i pokazywał, jaka jest waga tych klocków, które zasypaliśmy, które mogliśmy stamtąd wsadzić do ciężarówki, która wywoziła dalej ten towar. Mega kozacki zestaw. Marzyłem o wielu pociągach, ale o tym zdecydowanie najbardziej. Niestety niespełnione marzenie do dziś. W życiu nie miałem żadnego pociągu Lego. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Będę śledził okazję i mam nadzieję, że trafię taki zestaw, ale te pociągi Lego z lat 90. jeszcze nad tym systemie 9V, one trzymają przepotężną cenę, a jest też część zestawów, gdzie ten system już po prostu ze starości nie działa. Więc trzeba być czujnym. No i co? Kończymy naszą wyliczankę. Przed Wami numer 1, czyli mój najbardziej wymarzony zestaw z dzieciństwa, który chciałem mieć ever, ever, ever. I jest to 6090 Zamek Króla Lwa, czyli Royal Knights Castle. No i ten zestaw musiałem odkupić. To jest to. To jest świetne. To jest zestaw, o którym ja naprawdę mega długo marzyłem. Ogromne pudło, masa żołnierzy, król z peleryną, piękna płyta bazowa, kielet pod zapadnią, duch w twojej komnacie, zwodzony most z tyłu. Ten zestaw był naprawdę kosmiczny i to, co w tych starych zestawach Lego było takie świetne, ta otwierana klapa, która prezentowała tutaj te wszystkie elementy pod spodem. Oj, no bajeczka. Cieszę się, że byłem w stanie ten zestaw sobie kupić jako już dorosły chłopak, więc on u mnie w szafie leży sobie schowany i tylko tak naprawdę zyskuje na wartości. No i co? Dobrnęliśmy do końca naszej wyliczanki klockowizji. Znacie już top 10 zestawów, które ja chciałem mieć w dzieciństwie, a Wy szybko piszcie mi w komentarzach, jaki był Wasz najbardziej wymarzony zestaw w dzieciństwie. Ja na pewno skomentuję każdą odpowiedź, bo bardzo chciałbym się dowiedzieć, jakie były te Wasze wymarzone zestawy. Jeśli podobał Wam się film, to łapa w górę, powiedzcie o tym kanale swoim znajomym, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć Wam siema i do zobaczenia na następnych filmach Klockowizji. Nara!